Ja odczytam was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed. Słuchajcie, idziemy zobaczyć z piktami zadanie. Teraz miałem zadanie z zakonu. Chociaż i niekoniecznie zobaczymy. Słuchajcie, będziemy sprawdzać, czy Fredawik jest wierny Halfdanowi przy okazji. Mam nadzieję, że tak. Podejrzewam, że zdrajca jest zupełnie gdzie indziej, że jest to osoba mniej oczywista. Tutaj mamy fajną przewagę. Już pada widzie. Pójdziemy może z tego przykładem. Słuchajcie, no we mgle jesteśmy. Ale tam rzeczywiście siedzą piktowie. Dlatego trzeba. Trzeba jakiś raz atakować. Od samego początku. They spotted us! Run forward! Faster! Faster! Aj, tam zauważyli. Dramatyzujesz. A dobra, tutaj. Dalszy nie będzie już ataku zaskoczenia. A szkoda, bo mógłby być. Chociaż. Korzystajmy z tego, że nie noszą zbroi przeciwko nim. To są bardzo łatwe zabójstwa. I. No i naprawdę nie stawiam większego zagrożenia w tym momencie dla nas. A Ivor sobie z nimi bardzo ładnie radzi. A dobra, Fredawik tu jest. Ktoś jeszcze został? Tak, tam jest paru. Znaczy jeden, tu są nasi na niebiesko. Oczywiście oznaczeni. Właśnie Ivor. No to chyba wszyscy, nie? No, chyba tak. Dobra, ruszamy. I to rzeczywiście w sumie wygląda, jakby to był atak. Taki no. Batachy. Tutaj po części mogę zrozumieć, czemu. Fredawik nazywa swoich psami. Myślę, że chodzi przede wszystkim ten styl atakowania w grupie. Prawdopodobnie na tym mógł się Fredawik wsadować, że mogę tak to ująć. Na tym mógł się inspirować. Chodziłem chyba trochę zupełnie gdzie indziej. No, czyżby tam do tej jaskini? Bardzo możliwe. Wypadałoby to po prostu sprawdzić. Nie no, spoko. Jaskinia Wiccan. Brzmi znajomo, nie? My tu już byliśmy. Daj mi go nadepnąć. Nie bądź chytry. Oj, ogniemiocie. Dobra. O, już to będzie nam komplikować życie. A tymczasem jest tu Fredawik. Pomówmy z nim więc. This cave is a passage. The Picts are using it to cross the mountain. A gift for us. You track them through the cave. We'll circle around back and snare any who try to slip away. Taki delikatny backtracking robimy. No, słuchajcie, zawsze mogło być gorzej. W miarę znamy drogę. Więc myślę, że możemy sobie z tym całkiem sprawnie poradzić. Aha, tylko że przejście jest gdzieś tam. No, to troszkę może komplikować, ale tędy chyba pójdziemy. Tędy powinno dać radę. Jak najbardziej tak. Tutaj parę szkieletów. Chyba tak damy radę. To może tak?
O, Eivor. Eivor, chłopie. Słuchaj, nie dobijaj mnie. Nie, nie tutaj, nie tak. Tylko... Ach, my się też męczyliśmy, pamiętacie? No tylko chcieliśmy sobie wrócić z jednym z razów. No to... A też Eivor oczywiście... Nie domagał. Chociaż masz asetenty, musimy skoczyć. Z tego pokrywa niepotrzebnie życia. Jeszcze jak. Dobra, pójdziemy. Pójdziemy tędy. Co to tak pusto? Kurczę. Czy oni już przeszli? Prawdopodobnie tak. Tylko, że teraz kręty się szło. Stamtąd przeszliśmy. Ta kamera mi nagle się wróciła. Chyba tamtędy musimy pójść. Więc tędy. I do góry. Tak, wiem, jaka to jest jaskinia. Wiemy, że to weekend, jeszcze nie wyszliśmy, nie zdążyliśmy. Bo nie mieliśmy kiedy. Tędy pójdzie? Ja powiedział, że to trochę średnio, ale... A tam jakieś przejście jest może? Jak patrzę pod tym lodem. Nie wiem, czy tak to czy się można ująć. No, powiem tylko tyle, że średnio. No ale jest jak jest. Tędy chyba damy radę. Teraz tędy. Nie mam dokonać, jeżeli robimy backtrackingu. Chociaż nie, no my chyba się właśnie cofnęliśmy. Prawdopodobnie tak. Kurczę. Jak to było to przejście? Spróbujmy tędy. Nie, ej, w tą stronę. Dobra. I dajmy sobie zgrać się mapkę. Chcę zobaczyć, czy będzie jakiś znacznik kierunkowy. Tutaj nic nie ma. No chociaż jest to wręcz wspaniale, ponieważ oczywiście się zamotaliśmy. Teraz tylko na nam będzie łatwiej, cudzysłów oczywiście, odszukać właściwą drogę. Znaczy, wreszcie się teraz cofniemy, co to się mówi. Coś, chcę się upewnić, że sobie dobrze idziemy i że nie nawaliliśmy. Tędy. Tak, i to był skarb Brytanii przecież do zdobycia. Za tym lodem. What have we... A proszę, czy dobrze poszliśmy. No nie pojesz sobie. Dobijamy. The Picts march this winter. Proszę. Help from an unknown quarter. Tak, jest to zastanawiające. No, ale... Teraz musimy wrócić, ludzie na nas czekają, chłopaki. Czyli w sumie może po prostu pójść o synchronizacji. Właśnie w sumie znowu się zagubię w tych jaskiniach i będę kolejne pół godziny szukać jakiegoś przejścia, także tutaj raczej myślę, że nie ma co.
Więc to pójdziemy sobie odtąd. No to będzie chyba najrozsądniejsze. To są dowody. Ale w sumie tutaj mamy no dość blisko. Więc zanim się zorientujemy, będziemy już z powrotem. Będziemy już przy Fadawidzie. A to sobie jeszcze przyspieszymy, jak są na płotce. Ten teren Jodwik Skyra się tym wygląda. Słuchajcie, taki zimny, nieprzyjazny, ale jakiś urok ten region jednak ma. Co oni są tutaj? Zdecydowanie tak. Jest i Farabit. Farabidzie. The Picts spoke of Stenway, their camp. That's to the north. Their chief may be there. Danes, run! Stop them before they reach Stenway. They spotted us. Run forward, faster. A świetnie, czy mamy jeszcze zwiadowców do podobienia? Ale takie patrzę. No to nie może być problem. Nie ma takiej opcji nawet. Dobra, siebie żegnamy. I zostało ich jeszcze dwóch. No musimy z tego wyciągu skorzystać. Nie może być inaczej. Po prostu no. Musimy, tak? Ej, bo to zjedź. O Boże. Ej wod. Chłopie, litości. Ej wod, co w ciebie wstąpiło, żeby tak to zepsuć? A, tak już łatwo dopadł. To można być, że się w miadę zjaduje. To tak krzyczy. Tymczasem tu chłopaki już chyba go dopadli. A jeżeli nie, to my go sami dopadniemy. Dopadkami może? Jeżeli się uda. Dobra, próbujemy. Najpierw trafimy kogoś z naszych. Dobra, i po szelmie. Jak oni go nie wykończyli? No. Wymknął się? Ej, wod. No, ślicznie, w końcu. No, zdecydowanie musimy się przegrupować. Ale póki co Fadabit wydaje się być kurczono w porządku. To naprawdę Sabatsu nie ma dowodu jego zdrady. Nie no, słuchajcie, wstępnie. Zaraz jest czysty. The scouts are dead. The Picts won't know we're here. The Hornets have led us to their nest. More than a chief up there. Looks like the forward camp of an army. But would the Picts dare attack in winter? Hafton thinks not. And the Picts may use that to their advantage. Let's find out. No dobrze, to idziemy po nich. I tutaj co będziemy mieć do zdobycia? No, zobaczę, okazjonalnie to będzie lokalizacja ze skarbem. Z bogactwem, więc. Why would the Picts make war in winter? Więc odwiedźmy ich. They must have a reason, something to gain. I must be careful now. Powód jakiś mają, to na pewno. Jednego mniej. Witam panowie. Ach, nie myślę, to by zmarł, szkoda. Uj, siedem poszak. Tak się nie godź. I tym jeszcze. Chciałbyś nabić na tą włócznię od pleców? Nie no, kurczę, przyjacielu. To nie honorowo przecież. Dobrze, wyczyśćmy ich obozowisko. Czy jakkolwiek to jest zwane. I wyczyśćmy ich z kosztowności.
się z kufelek przecież. Tylko że go, szczerze mówiąc... A! Nie widzę, no już widzę, dobra. Nie ma, że nie było tematu. Tu ruszajmy. Proszę, przeszkadzaj. I kolejny kufelek mamy tu. Jeszcze w sumie można to trochę podjeść. Żeby mieć zapas. I w sumie strzały też się zawsze przydadzą. Proszę, to jest ekwipunek i wolfram najpewniej. No, to mi się podoba, nie powiem. Ale zacznijmy od tego miejsca. To wydaje się być teoretycznie najłatwiejsze, praktycznie zobaczymy. Tutaj to jest... A, to jest w wojowniku. Dobra, on jest mój. Pierwszym już makar. Mamy bogactwo. Trochę tego już oczywiście zostało. Ale... Co to dla nas to zdobyć, tak? Teraz możemy tędy przejść. I chłopaków już tak sensownie chce atakować. No i... Czego ty wiesz, jak rozpalasz? On ci zupełnie nic nie da. Już mówiłem. Z tego nic nie będzie. Jak się jakaś gda... To grałem tak stosunkowo niedawno, rzeczywiście się w niej zaczęło płonąć tym mieczem. Nie wiem, czy to nie był miecz w Gothiku 3. Ale tego na pewno nie można wykluczyć. Takie pierwsze skojarzenie moje z tym tytułem właśnie. Miesz strzały. A i tu jest potrzebny kluczyk, tak? A, mamy już klucz. A tego się nie spodziewałem. Ale to musiał mieć kluczyk ktoś. Ktoś kogoś tutaj utłukliśmy. Bierz tutaj wszystko szybko. Jeszcze jest oka dwa szatana. W posiadaniu. Teraz tędy. On też jest całkiem niezłej jakości z tego co widzę. Będzie można z niego bardzo fajnie sobie skorzystać. Oczywiście, ale się okaże, że są to najlepsze kadwarze, jakie mamy do ekwipowania razem z ekwipunkiem Tana. Chociaż ten, no już wiemy, że jedno z tych pięciu ekwipunków to będzie oczywiście element ekwipunku Tana, czyli że no. Wątpię, aby Tan był lepszy niż Todd. Mimo wszystko bez przesady. Ej, bo wyjdź stąd, chłopcze. Masz okno łatwe, no właśnie. Dobrnąłeś od tego, jak to zrobić. Ślicznie, jestem z ciebie dumny. Panowie nie przeszkadzają. Ślicznie. I kolejny ekwipunek jest niemalże kilometr od nas. A woca piktów, to ja tutaj kurczę, szczerze mówiąc, nie widzę. No ale wiemy jedno, on gdzieś tutaj być musi. Tylko pytanie, gdzie? Czyżby tutaj, z tym kluczykiem razem? Albo i przy kluczyku? Teraz to się okaże. To rzeczywiście, jak ja... I patrzę, tutaj przecież mamy jeszcze coś z poletanem do sprawdzenia, no. Tu jestem dla siebie pełen podziwu. Kopotki. Macbeth. No, ten będzie trochę silniejszy. Nóżka. To może jeszcze łapka. No, skąd się leczyć, bo z tego nic nie będzie. To jest klucz do wieży. Boże, może to chodzi o tą wieżę. Może tu musimy wejść. No i
Chyba tak nawet. O, proszę. There's the chief. Mamy bossa, Galan. Syn Mordelega. Ale to jest dosyć mała. Jego broń dosyć dużych rozmiarów. Więc musimy mieć się na baczności. Ale... Myślę, że koniec trzymy punkty. Trochę sobie walkę ułatwimy. Jego ataki są dość schematyczne. Ale to cała cudność tej walki polega na rozmiarze i tkwi w rozmiarze areny przecież. To nic innego problemu nie stanowi. Co on stanowi? Trochę niżej zaskoczyliśmy. Ale co możliwe, że tak. Dobrze, skończ się ładować, przyjacielu. Udaje się trochę tutaj mocniej krzywdzić. Oj, chyba za dużo obrażeń przyjął nasz nowy przyjaciel. Ale to jeszcze nasz problem przecież. You're on the wrong side of the giant's wall, friend. Have you come to make war in winter? Fool! He might have talked! We got what we came for. Is that more Frankish wine? I'll take a few casks. And that silver there! Ofer, that's Halfdan's share. Eivor, just in time to divide the spoils. Take some mead, if you like. The Picts are at Markness. This map spells it out. Ah, the Wolfkist is a reader. That's Dark Seder I'll never mess with. Worry about the Picts later. Now's the time for treasure and spoils. You earned it. It should be ours. We did the work. All of it. And nothing for Halfdan. Warming his cock in a Saxon castle. Open that cask and we'll have a taste. We'll celebrate together. Sorry, friend, but that's Halfdan's take. You understand. Fair enough. Halfdan gets what he's owed. Fuck Halfdan! If the Raven wants wine, the Raven gets wine. Open it, Faravid! If you insist, we'll all drink some stinking wine. Ten wolf mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Jest taki jakiś trochę dziwny. I've always preferred ale myself or spiced mead. What I won't drink is one of Moira's herbal brews. She claims they're a tonic, but there's no telling what she hides in those drinks. Moira? I met her at the feast. She's a herbalist from the north, always skulking in the shadows of Halfdan's throne. It's a big throne. Don't you all skulk around it from time to time? Why all these doubts, Eivor? You're a warrior, not a rumor monger. Doubt is too strong a word. But there is a feeling of mistrust among you. I want this alliance to be ironclad. Then let me change your mind. I've got a plan to win this war for good before the winter sets in. Magnus is a strong fort, but we'd be attacking from the south. With speed, we'll catch them off guard. With Halfdan's blessing, I'd fight beside you anywhere. Name the time and place. No, Halfdan is done fighting for the winter. He thinks it too great a risk. But I say we can win this war before the next snow. If we tell him of this plan, he'll refuse. But if we succeed, you and I together, he'll sing our praises all the louder. There are no secrets in this world, or the next. The Old Father sees everything. We need not fear Odin's eye, only Halfdan's wrath. I must return to Dunacastra for a time, but I will join you for this battle. Deliver this goblet to my Jarl. He has a fondness for them. And tell him his share of the spoils is coming.
When you're ready, find me near Jorvik at the place called the Waltz. Ale moi drodzy, tam doszliśmy już odcinku kolejnym. Póki co dostajemy jeszcze Eivorowi awans. Będziemy sobie w odcinku kolejnym kontynuować zmagania Eivora w sporze z piktami. Będziemy szukać zadań, a tymczasem dla was trzymajcie się, pa pa.